przynosisz ze sobą kłopoty. Zobacz, jak pięknie rosną. Prześlicznie. Ech, wiedziałem. Przegrałeś go w końcu. Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Do rzeczy. 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Czyli zdobyłeś... Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jak i... Jak większy. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach przez... I przegrał. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Grywasz w kości? Nie tak często jak kiedyś. Zobacz, jak pięknie rosną.
Zoltan Chivaj, Udało ci się wejść do miasta, Geralt. A ty, Zoltan? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb. Niepotrzebna ironia. Podobno przystań na bagnach jest zagrożona. Sądzisz, że zapłacą Wiedźminowi za... Sądzę, że z Loivardenem. To gruba ryba i pewnie... Dzień. Wiesz... Banku Vivaldiego? Vivaldiego? Jak to? Kontrolę nad nim To wie... Prawda? Jak le... Zastanawiałeś... Wiesz, Zoltan, mój fach nie bardzo sprzyja Orzenkowi. Bezpłodność, ciągłe... Bo widzisz... Mów. Sam nie wiem... Długo jej nie widziałem i robię... Rozumiem, Zoltan. Proponuję wypić ga... Drwi? Gdzież... To nie temat. Mam. Uprzedzę. Tematy Zło, z którym walczą Wiedźmini, jest przejawem działań chaosu. Działań... Bardzo ładnie powiedziane, ale jak rzekła młodziutka Cerro do króla Vridanka naj... Racja istnienia i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy. I inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne. Przestało być ślepą, żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl traktatów. To postęp, Geralt. Jest nas więcej, dłużej żyjemy. Potrafimy wznosić wysokie mury i zabijać się tysiącami. Postęp jest jak stado świń. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, kiełbasa, jest słonina i nóżki w galarecie. Słowem, korzyści. Nie ma się tedy co dziwić, że wszędzie nasrane. Nasrane czy nie, Wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideę... Powiem ci, Geralt. Największym kurestwem i złem w ogóle jest relatywizm moralny. A Wiedźmini potrzebni będą zawsze i wszędzie, gdziekolwiek nas to stado świni nie zaprowadzi. Jak mawiał król Desmond, zajrzawszy po skończonej potrzebie... Dzięki. Chcę we szpit. W porządku, możesz przejść. Geralt.
nie było łatwo. Słyszałam co nieco. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Walczę z zarazą. Gdzie może? Wynajmuję stację w północnej części. Dobrze. Mów szybko. Mam... Naprawdę nie mo... Przyjdź do mnie do domu. Może... Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć... Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakt... Potrzebuje... Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym ziem... Zobacz... Przynieś jak najwięcej, każda sztuk... Mam... Świetnie. To drogo. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to bardzo ważne. Jeśli będziesz... Widzę, że kręcą się... Tak. Przynieśli tego biednego... Kto go tak... Nie wiem, strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać. Chciałbym mu zadać kilka... Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi, może... Tak, z... Mów szybko. Gdzie... Na stacji. Zna... Przed domem jest placyk z rzeźbą Eskulapa. Mów szybko. Do zobaczenia. Moje wódza. Nic ci nie będzie. Wyzdrowiejesz. Szani. Wiesz? Zawsze może. Jestem tu potrzebna. Masz rację. Mów szybko. Melitele, matko nasza. Miej nas w swoim. Jestem taka zmęczona. Pani, pobłogosław ten przybytek i spraw, żebyśmy... Za mało mi płacą. Nie zbliż... Nie z... Spokojnie. Cicho, bo... Kal... No i po co tu przylazłeś? Coś słyszę. Cholerni bandyci. Nie pamiętam. Gość. No, przecież urodziny.
Ale... O co? Ze szpitala cię przysłali. To musiał... Tak. To proszę na górę. Geralt. Ano, tra... Ale jak udało ci się... Mówisz o tej miłej... Nie zgrywaj się. Starzy ludzie... To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość... Ty... Tak czy inaczej... Tak? Mam... Tak? Podobno widzi... Tak. Znalazł... Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Leczyłaś... Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlep... Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak... Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym, na pewno... Przykro mi, Shani. Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasno... Wit... Chciałam... Jasne. Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. Mhm. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się w... Rozumiem. Dzięki, Geralt. Nie ma... Masz jeszcze nie zwle. Wygląda na to, że chyba żart. To właśnie. O co pewnie. Jakie? Ranny salam. Ten człowiek? Do czego? Do pomocy w moich eksperymentach. Jasne. Ten łachmyta destylował pion. Chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne. Zejdź mi z oczu! Wiesz. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Właśnie, nie trać mi czasu. Ja...
Rozpracowałem. Ciek. Przepraszam. Miło, że zdobyłem. Żaden. Coś ci powiem. Nawet drobiazg. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami, a więc masz do czynienia z renegatem. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Kto tu mi... Ale niewychowany. Mogę... Patrzcie go, jaki hardy. O, już z nim. Muszę znaleźć sposób na tych... O, już z nim. Widziałeś wiele. Lepiej powiedz, co... Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę i dobrze to sobie za... Mam sto... Z jakiego powodu co ci do... Był mój... Przyjrzyj mi się uwa... Owszem. Nikomu nie dam się obrazić. Twoi ludzie zaatakowali... Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi... Czemu? Nie musisz mi wierzyć, dziwolągu. W takim razie zaszło nieporozumienie. Szkoda, powiadają. Raz matka rodziła i raz się zdycha. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdzie...
Nos mnie swędzi. Co to za był? To chyba... Wino? To nawet nie stało koło wina. W takim razie... Rozcieńczone pieszczyny, które udają wino w takich spelunach. A gdzie przesiadujesz? Myślę... Mieszkam w zimie handlowej, ale tam pozamykali już wszystkie karczmy. Wspomniałeś, że... Nabrałem ochoty na porządny trunek. Potrzebujesz wojo... W rzeczy samej. To może się wydawać... Co w tym trudno? Wino jest w piwniczce domu, gdzie ponoć wymor... To cię będzie... Cena nie gra roli, ale staram się zachować. Gdzie do... Idąc od bramy prowadzącej na groble, zobaczysz po prawej stronie zejście do kanału. Społeczeństwo uczyniło mnie tym, kim jestem. Jesteś czel... Tak, panie, sprząt... Mogę rzucić... Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż... Bywaj. Masz na myśli... A niech mnie! To ty! Nie ma o czym mówić, Z czym przychodzi... Może... Pracuję tylko dla... Bywaj. Życie za zakon, bo zakon to życie. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Rzadka kupa, a nie okazja. Tak, stanowczo powinienem to zrobić. Życie. Wynoszę się stąd. Jak mogła mnie tak potraktować? To nie... Nie czaruj! To proszę jej... Nie uczyła cię matka, że się nie prze... Ale...
Nie pa... Ale... Wynoś mi się... Ale... O, jaki wygadany! Gdzie? Jakbym sprzedawała takie informacje, to bym poszła. Będzie gadał. Jesteś kobietą, miej swoją godność do diabła. Wal śmiało. Powiedziałbyś mi coś o moim... A co ja mogę na... Nie udawaj, szani... No dobrze, co my tu mamy? Klinga pokryta srebrem, rdzeń... Dzięki. Nie... Bywa. Co by tu wykombinować? Szybko. Dobrze. Nie wracajmy do tego. Przyznaję. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Wierz mi, nie miałem wyboru. Co do śledztwa... Nie mam. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie... Chcesz... Nie obie... Ktoś powiedział Salaman... Co su... Pewnie magist... Nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Rozumiem. Co robisz nocami? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję. Skąd? Nie trzeba być bogatym, żeby nocować. Boga? Ponieważ nie mam mocnych dowodów. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty, skomplikowane. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Dodajcie cierpliwości. Za mało mi płacą.
Co za hołota. Najlepsze ceny. Witaj. Jestem put... Można... W mieście obowiązuje kwarantanna... z powodu zarazy. Ogólnie rzecz biorąc... Powiedz... Zaraza! Opanowała... Interesują... Ich poczynania mają charakter zachowań służb specjalnych. Rozwiń te... Skojatel prowadzą partyzancką walkę w lasach otaczających miasto. Ponadto w mieście narastają nastroje antynieludzkie. Szukam zlet... Popytaj kupców. Słyszałem... Co tu wart... Mamy kupców, ale... Ładnie się wysławia. Każdy ma... Dużo przechodniów. Dużo pracy. Za mało mi płacą. Geralt! Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który od... Bohat? On już teraz prawie jak... A, to w takim razie możecie przejść, pan... Dzięki za... Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność.